Funkcjonariusze z powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego. Przez trzy dni na stawach przy Alei Jana Pawła II ćwiczyli techniki poruszania się po lodzie oraz wyciągania poszkodowanych na brzeg. Utrzymująca się przez kilka tygodni minusowa temperatura w naszym regionie spowodowała, że większość stawów znajdujących się na terenie Dębicy zamarzła. Takie miejsca są niestety odwiedzane przez młodych ludzi, którzy, widząc taflę lodu, chcą się na niej poślizgnąć. A wtedy nie trudno o tragedię. I chociaż takie wypadki w naszym regionie na szczęście nie zdarzają się zbyt często, to dębiccy strażacy co roku doszkalają się z zakresu ratownictwa lodowego, aby w razie konieczności byli gotowi i odpowiednio przygotowani do niesienia pomocy osobom, które wpadły do wody. Korzystając z ostatnich dni mroźnej zimy i jeszcze w miarę grubej warstwy lodu, na stawach w Dębicy strażacy ćwiczyli techniki bezpiecznego poruszania się po tafli, a także wyciągania osób, które wpadły do wody. Podczas tych zajęć doskonalących ratownicy ćwiczą technikę poruszania się po lodzie przy pomocy sań lodowych, techniki wyciągania poszkodowanych z przerębli tutaj przy pomocy sań lodowych, desek ortopedycznych, medycznych, drabin, bo też jest taka ewentualność. Bądź też naciąganie, wyciąganie poszkodowanego na ratownika i transport do brzegu. Dębiccy strażacy ostrzegają, że przez nadchodzącą odwilż tafla lodu na zbiornikach wodnych robi się już coraz cieńsza i nietrudno o załamanie się jej pod naszym ciężarem. Zapytaliśmy brygadiera Janusza Nesteruka, dowódcę jednostki ratowniczej gaśniczej nr 1 w Dębicy, co zrobić, jeśli już dojdzie do tragedii i my sami lub ktoś z naszych bliskich znajdzie się pod lodem. Starać się zachować spokój, nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. No jeżeli nie jesteśmy w stanie sami wyjść na kre, no po prostu wzywać pomocy. Na wszyscy, co są świadkami tego zdarzenia, przy pomocy gałęzi, swojego nawet ubrania, jeżeli to jest tylko możliwe, podejść bezpiecznie pod poszkodowanego i po prostu pomóc mu wydostać się na lód. W szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego udział wzięli strażacy z pełnych dwóch zmian służbowych z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych w naszym mieście. Dzięki takim ćwiczeniom w warunkach rzeczywistych, dębiccy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są odpowiednio przygotowani do reagowania i niesienia pomocy poszkodowanym, a mieszkańcy regionu z pewnością mogą czuć się bezpieczniej. Pamiętając jednak, że to przede wszystkim od nas samych i naszego zdrowego rozsądku zależy, czy nie zna Znajdziemy się w sytuacji takiego zagrożenia i jeszcze raz apelujemy do Państwa, że lód jest już coraz cieńszy i kategorycznie nie powinniśmy ślizgać się ani wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne.